Mamy drugiego zawodnika. 2996 pudło. Czekamy na trzeciego zawodnika dystansu krótkiego. Słyszę ostry doping, więc mam nadzieję, że jeszcze moment. Jest. 2122. Trzeci na pudle. Czterech pierwszych zawodników przekroczyło już granicę mety. Czekamy na resztę. Dwa tysiące czterdzieści dwa, numer pięć. Dwa tysiące czterdzieści jeden, numer sześć. Dwa tysiące osiemdziesiąt sześć, numer siedem. Doping, doping, drodzy Państwo, bo na końcu jest walka. Ostatni wydech. I mamy numer 8, 9, 10. Pudło będzie utrzymane. Złota, a w zasadzie złoty numer na trzecich zawodach będzie. Pierwsza dziesiątka jest już za nami. Numer 11, 2118. Gratuluję. Łukasz, powiedz mi coś, jak się czujesz w ogóle? Jak dystans i jakie warunki do biegania dzisiaj? Pod górę cudownie, ale na zbiegę wszystko przegrałem. Obydwa szczyty byłem pierwszy. Taki gość. Pierwsza wśród dam. 2040. Łukasz, powiedz nam, jak zbieg. Zbieg słabo. No chłopaki tutaj młodsi, więc na otwartych nogach pędzili. Naprawdę niesamowicie. Ale mega czas. No. A jak warunki? Błoto pod górę mocne. Mocne błoto, a z góry dość fajnie. Na szczęście z góry nie było błota. Pogoda? Za gorąco? Piątka idealna. Tak? Serdecznie współczuję. A na 21? No, na 21 to już będzie hardcore. Łukasz, bardzo dziękuję, gratuluję. Chciałem zaprosić jeszcze wszystkich na placki. Przepraszam, na leśniki i na ziemniaczka pieczonego. Słuchajcie, Łukasz zaprasza na ziemniaczka i na placki. Do pana naleśnika? Mamy na pudle drugą, trzecią, 2103. Kochani, proszę o większy doping. Ci zawodnicy naprawdę dzisiaj nie mają łatwych warunków. Na termometrach jest 20, grubo ponad 20 stopni. 2, 9, 9, 4. Dobrze, 2, 116. Biegnie jest kolejna. 2.18. Po raz drugi, high five! Dwa tysiące dwadzieścia siedem! Całe piątki.
Kochani, nie wiem, czy widzicie numerze startowym, jest pełno błota, więc możecie wyobrazić sobie, co się tam dzieje. 2029. Marcin, uśmiechnij się, jesteś w ukrytej kamerze. Cześć, Piona. Kochani, drugi. Kolejna z pięknych dam 2005 loguje się na mecie. Zaraz od Prodaty wezmę sobie wyniki i będziemy już wiedzieć, jakie czasy na dystansie krótkim. Słuchajcie, już mam wyniki. Motyl Artur z Olkusza. 18 minut, 42 sekundy. Prędkość średnia 20, grubo ponad 20 km na godzinę. Numer 2, Opryszek Bogusław z Krakowa. 19 minut i 2 sekundy. Numer 3, Wasil Szymon z Wojtkowic. 19 minut i 27 sekund. Jako pierwsza na mecie z kobiet Nowak Justyna z Jordanowa. 21 minut i 42 sekundy. Numer 2 Stępień Małgorzata z Krakowa. 22 minuty i 16 sekund. I numer 3 na pudle Smerag Justyna z Zawoi z czasem 22 minuty i 32 sekundy. Tak wygląda pudło dystansu krótkiego, jeśli chodzi o klasyfikację kobiet oraz mężczyzn. Mega wyniki. Słuchajcie, wielkie brawa dla nich. I kolejnych zawodników, tym razem zawodniczki z numerem 2023 dystansu krótkiego. Panie, wielki doping, dystans krótki. Już możecie zauważyć po ich minach, że są naprawdę zmęczeni, więc wyobraźcie sobie, co się będzie działo na dystansie średnim oraz dystansie długim. Przypominam, jako pierwszy na dystansie krótkim motyl Artur z Olkusza z czasem 18 minut i 42 sekundy. Jako pierwsza z kobiet Nowak Justyna z Jordanowa z czasem 21 minut i 42 sekundy. Głęboki wdech, głęboki wydech i jeszcze kawałek ciśnij. Uśmiech na mecie, uśmiech na mecie. Na mecie, drodzy moi, czeka na was woda sponsorowana przez Kingę Pienińską. Także proszę, napójcie się po tak ciężkim mega biegu. Jeszcze na końcu przyspiesza. Przypominam, dystans krótki. 18:42. To jest numer jeden. Drodzy kibice, jeśli przechodzicie przez stronę prawą, uwaga na wbiegających zawodników. Wszystkich turystów oraz wszystkich kibiców poproszę na lewą stronę. Ale i tak tam będzie lepiej, bo tutaj dokłaniają. Uśmiechnij się. Ja mega podziwiam takich młodych uczestników, którzy naprawdę cisną na sam koniec. 14-15 lat, naprawdę wielki podziw. 2090, głębszy uśmiech.
Kochani, jeśli komuś z was podobał się nasz dzisiejszy bieg, jest turystą albo kibicem i chciałby dołączyć, to przypominam, że już w sierpniu 28 dokładnie spotykamy się w Babiogórskim Parku Narodowym w Zawoi. Tam też będzie ciężko. Więc dzisiaj mieliście przesmak tego, co jeszcze może być. Przypominam, 2 z 5. Dzisiaj Pieniński Park Narodowy. Powoli czekamy na Nordic Distance, krótki. Przypominam, mamy już pudło dystansu krótkiego. Was to 2, jeszcze kawałek. Słaby oddech, przyspiesz. Kochani, większy doping! 5 mega ciężkich kilometrów za nimi. Jaką gracją biega na metę. Ręce do góry. Uśmiechy i uśmiechy, mocne uśmiechy do fotografów. Kochani, przypominam, na meczu czeka na was fotograf oraz woda, którą możecie się posilić. Wszystkie zdjęcia znajdziecie na naszym oficjalnym facebookowym profilu facebook.com/perłymałopolski oraz www.perłymałopolski.pl. Myślę, że zdjęcia pierwsze będą trafiać już w okolicy środy, czwartku, więc można się oglądać. Drugi etap. 2809, jeszcze kawałek. Jeszcze trochę. Dzisiaj przypomniał o swoim istnieniu. Pozdrawiam jego. Słuchajcie, pierwsi zawodnicy ze średniego są już koło palenicy, więc będzie powoli gorąco, będą się wszyscy naraz zbliżać. Słuchajcie, prawa strona jest tylko dla zawodników. Drodzy turyści, drodzy kibice, zapraszam na lewą stronę. Prawą zostawcie zawodnikom, będą wbiegać na dużych prędkościach, więc uwaga. I nie będzie już El Perdón, które śpiewa Enrique. Dystans krótki, przypomnę, 18:42 w klasyfikacji mężczyzn, natomiast w klasyfikacji kobiet 21 minut i 42 sekundy. Moi drodzy, mamy pierwszego zawodnika. Nordic Walking, dystans krótki, 4002. Będzie utrzymany status lidera. Pewnie, z uśmiechem. Wielkie brawa! Jeszcze, uśmiechnij się. Przypominam, mamy już pudło dystansu krótkiego, czekam na pudło, w zasadzie resztę pudła dystansu krótkiego Nordic. Przed chwilą średni był w okolicy palenicy, więc myślę, że jeszcze troszkę i będą też. Kochani, pamiętajcie, uśmiechajcie się na mecie, bo pięknie będziecie mieć zdjęcia. Mega pozytywna pamiątka, pokażecie dzieciom, wnukom, co ojciec wyczynił. Czekamy na dystans krótki Nordiku. Kochani zawodnicy, pamiętajcie, że po przekroczeniu linii mety proszeni jesteście o oddawanie chipów. Jest! Mamy numer 2!
Nordic Walking Distance krótki 4016. Jest numer 3. Niezniszczalni, same złota, 4022. Cześć, Monia. Brawo! Słuchajcie, teraz będzie chwila prywaty. Monia to jest moja jedna z podopiecznych i pierwszy raz ją widzę w takim błocie, więc Monia, kratki, jeszcze raz, dzięki. Numer 4, Nordic Walking, 4012. Nie wiem, czy kochani widzicie, co się dzieje za waszymi oczami, ponieważ numer 1 w klasyfikacji kobiet, Nordic krótki, 4001. Wielkie brawa! Mamy pudło krótkiego biegu. Mamy pudło w klasyfikacji facetów. Czekamy na uzupełnienie pudła klasyfikacji kobiet Nordic krótki. Przypominam, kochani, oddajemy chipy na mecie. Napajamy się perłą. Uśmiechnij się, bo zaraz fotograf zrobi ci mega piękną fotę. Kinga Pienińska. To jest czas pierwszej kobiety, która przekroczyła linię mety w Szczawnicy.